Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Państwa obecność. Zwracam się tutaj do mediów i za to, że za Waszym pośrednictwem możemy spotkać się o tym sobotnim poranku z mieszkańcami Bochni. Jestem dzisiaj wspólnie z panem Łukaszem Smułką, wicemarszałkiem województwa małopolskiego, którego bardzo serdecznie witam, oraz kandydatem na burmistrza miasta Bochnia, panem Ireneuszem Sobasem. Przy okazji chciałem obu panom bardzo serdecznie pogratulować pięknych wyników uzyskanych w ostatnich wyborach samorządowych. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w symbolicznym miejscu i czasie, ponieważ kończy się obecna kadencja pięcioletnia Sejmiku Małopolskiego i w jej trakcie udało nam się wspólnie zrealizować bardzo wiele cennych, ważnych, istotnych inwestycji dla samego miasta i powiatu bońskiego. Dość powiedzieć, że zmodernizowaliśmy kilkanaście kilometrów dróg wojewódzkich, mostów, ale przede wszystkim udało nam się kilka lat temu tutaj oddać do użytkowania pierwszy etap łącznika autostradowego. Chciałbym bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować panu marszałkowi za to, że mogliśmy zawsze liczyć na jego wsparcie dla załatwiania spraw istotnych dla Bochni. Bardzo się również cieszę, że w tej nadchodzącej kadencji utrzymamy większość w sejmiku małopolskim. Będziemy tworzyć większość i dalej z panem marszałkiem będziemy mogli wspólnie współpracować oraz ciężko pracować. Przed nami, szanowni państwo, dla samej Bochni otwiera się bardzo dobra perspektywa czasowa, bo wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach wspólnie z samorządem województwa małopolskiego będziemy realizować długo oczekiwany drugi etap łącznika autostradowego, który znajduje się tutaj, który będzie przebiegał tutaj za nami i będzie łączył to obecne rondo z drogą wojewódzką poprzez wiadukt nad torami. Oraz też trzeci etap łącznika autostradowego, który będzie przebiegał wzdłuż autostrady poprzez most na Rabie i będzie wychodził w Proszówkach. Bardzo chciałbym, żeby te istotne inwestycje były zrealizowane w najbliższym czasie i wszystko na to wskazuje, że tak może być. Szanowni Państwo, współpraca z samorządem województwa małopolskiego jest też istotna z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych z funduszy europejskich dla małopolskich. Liczę na to, że wiele cennych projektów, które się pojawią w mieście, będą mogły z tych funduszy być również realizowane, które będą poprawiać komfort życia i funkcjonowania mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, życzyłbym sobie bardzo, przede wszystkim Wam, ale też sobie i chciałbym bardzo, żeby łącznikiem tej współpracy pomiędzy samorządem województwa małopolskiego oraz Bochni, żeby łącznikami tej współpracy w celu realizacji tych wszystkich naszych zamierzeń i projektów, które się rysują, żebyśmy tymi pośrednikami byli my, żeby pan marszałek, pan przyszły burmistrz miasta Bochni i ja, żebyśmy mogli dalej wspólnie współpracować i te wielkie projekty inwestycyjne dla Bochni realizować. Bardzo Państwa zachęcam w tym miejscu do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach w jej drugiej turze w dogrywce. Szczególnie zachęcam tych z Państwa, którzy mieliście innych faworytów, też bardzo dobrych kandydatów, ale liczę na to, że ponad podziałami będziemy w stanie w najbliższej kadencji, w ciągu tych najbliższych 5 lat razem wspólnie współpracować. Pan Ireneusz na pewno gwarantem takiej solidnej, dobrej współpracy jest. Nie zmarnujmy tej szansy. Dbajmy o piękny rozwój naszej Bochni, postawmy na ludzi zaangażowanych, sprawdzonych, którzy w sercu i w rozumie mają troskę o losy Bochni i jej mieszkańców. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam teraz do zabrania głosu pana marszałka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie Ireneuszu, bardzo dziękuję za zaproszenie i dzisiaj jasno pokazujemy, że współpraca ma sens. Kiedy rozmawialiśmy 5 lat temu z panem Piotrem na temat właśnie realizacji kolejnych etapów, drugiego oraz trzeciego, wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Dzisiaj jasno wskazujemy, że jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji, przygotowania stosownych dokumentów do złożenia z RID-u, uzyskania z RID-u, ale również mamy zabezpieczone środki w budżecie na właśnie realizację tych odcinków. Dla nas istotne jest to, że właśnie pan Ireneusz Sobas jest gwarancją rozwoju gminy Bochnia, gwarancją tego, żeby gmina rozwijała się, miasto rozwijało się, no to przede wszystkim musi rozwijać się infrastruktura drogowa. I ta współpraca, którą dzisiaj tutaj prezentujemy z samorządem,
urzędem województwa małopolskiego, ale też dużą determinację pana Piotra w kontekście właśnie zrealizowania tych dwóch odcinków. Przed nami ciężki czas pracy, ale właśnie dobra współpraca z gminą, z miastem jest istotna z tego względu, że to również jest kluczowe pod względem realizacji kolejnych etapów. Liczę, że w najbliższych 5 latach przy dobrej współpracy właśnie z panami ta inwestycja zostanie przez samorząd województwa małopolskiego zrealizowana. Ale przed nami chociażby środki budżetu województwa, gdzie również gmina przy dobrym gospodarzu, jakiego prezentuje pan Ireneusz Sobas, ma duże szanse na uzyskanie właśnie wsparcia, a również jasno wskazujemy, że chociażby środki europejskie, które są w dyspozycji samorządu województwa małopolskiego przy dobrych projektach, przy dobrym zarządzaniu tymi projektami, również gmina, miasto Bochnia może skorzystać. Chociażby na infrastrukturę drogową, sportową, ochronę środowiska, komunikację, ale to też przede wszystkim jest gwarancja tego, aby ta współpraca pomiędzy miastem a samorządem województwa małopolskiego była bardzo dobra. Życzę powodzenia i zachęcam do głosowania na pana Ireneusza Sobas 21 kwietnia bieżącego roku. Zapraszam. Dziękuję, panie marszałku. Szanowni Państwo, tytułem podsumowania. Dla mnie obecność w Bochni pana marszałka Smułki, zresztą bądźmy szczerzy, nie pierwszy już raz, jest widomym znakiem, że samorząd województwa małopolskiego przykłada dużą wagę do spraw bocheńskich. Osobiście uważam, że kwestie łączników autostradowych to sprawa nie tyle aktualna, co w zasadzie już zamknięta, że to w najbliższym czasie, w najbliższych latach, w tej perspektywie, w tej kadencji uda się zrealizować. Ale proszę Państwa, musimy patrzeć w przyszłość. A przyszłość, jak powiedział pan marszałek, to są ogromne, wielomiliardowe środki w skali województwa małopolskiego na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Z punktu widzenia interesów Bochni niezmiernie potrzebne. To są inwestycje w zakresie oświaty, sportu, innowacyjności w przemyśle, w zakresie komunikacji, w zakresie polepszenia sytuacji ekologicznej miasta. Liczę bardzo mocno, że ta współpraca, która tak pięknie w tym momencie i harmonijnie się rozwija, przez najbliższą kadencję będzie również podtrzymywana. I tego sobie, ale przede wszystkim mieszkańcom Bochni życzę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Do powodzenia panu życzymy. Panie Szyku, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.